Maciej Zębik po wygranym pojedynku na MFC 16 gratuluje tego zwycięstwa. No, w zasadzie było widać bardzo dużą przepaść umiejętności i chyba ty też doskonale to widziałeś, po prostu pozwalałeś sobie na takie coraz bardziej śmiałe akcje w miarę postępu czasu. Może to nie czułem jakiejś tam przewagi umiejętności, aczkolwiek widziałem przewagę siły, mogłem sobie pozwolić coś tam przyjąć na czas kosztem tego, żeby zacząć swoją jakąś akcję. W trzeciej rundzie już postanowiłem nie kalkulować, poszedłem na całość, chciałem się pobawić troszkę, zażywać przyjemności z tego pojedynku, ale czy czułem taką przewagę, to nie. Powiedziałbym, że pojedynek był wyrównany, aczkolwiek widziałem, że troszkę chłop się zmęczył w tej trzeciej rundzie. A powiedz, ile biletów sprzedałeś na tę galę, bo grupa po prostu i ten doping był ogromny, kamerzysta nawet pokaże tę grupę koło nas stojącą. Ile tych biletów takie będzie poszło? Ja nie mam pojęcia, ja się nie zajmowałem biletami. Biletem się zajmował mój trener Dawid Polak, którego pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, nie mógł tutaj być, bo jest w Tajlandii. Ja się nie zajmowałem biletami, ale widzę, z roku na rok jest coraz więcej kibiców, za co im dziękuję. I fajnie, że są, bo słyszałem doping naprawdę podczas walki. Mówi się, że słyszałeś tylko trenera, a ja słyszałem również doping. Jakiś może ewentualnie niedosyt z tego, że nie udało się skończyć rywala, bo go przełamywałeś, aczkolwiek on no, w miarę sprawnie się bronił. Szczerze mówiąc, ja troszkę się bałem, że... Z kontry coś takiego. Bałem się, że może mi się odnowić kontuzja, dlatego tutaj troszkę ostrożnie podchodziłem do tego. Ale nie czuję takiego niedosytu, że go nie skończyłem. Fajnie, ja wcześniej już mówiłem, że wolę walki, pojedynki toczące się 3 rundy pełne. Taka mocna bitka niż noko, bo z tego pojedynku więcej wyciągnę. I tak było, jak sobie tego życzyłeś. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do następnego.